nocy sobie... O, prezes, jakie paluszki cieplutkie masz. Ty sobie powiadamy, bo zaraz lecimy na bój około brzeg. No to jedziemy, wyruszamy. Kasia, nie chciałaś z tyłu usiąść, bo mówisz, że przodem pojedziesz, a ty jedziesz jednak tyłem. Nie, uczyli się w Italii. Wiedzieli, że nie tylko broń jest ich orężem. Pato, ekipa w galerii handlowej Molo. O, patrzcie, zarana jak śmietana. Tu już ktoś się kurna rozwalił. Co to, nowi jacyś? Mówimy, fajny ten Mercedes. Dzień dobry. W nocy sobie... O, prezes, jakie paluszki cieplutkie masz. O, kurwa, dwa... Masz, pokaż. W nocy, cześć. O, ciepłe, w nocy no. Szybkę sobie tą siemę odsunąć. No. Pum, sypał mi się ten cały, wiesz, co się zgniata, nie? No. Już pozbierałem, bo dzisiaj działa. One to jest to ich mankament, się, nie? No, takie te zaczepy, te suwaczki takie, no. Nie? No, bo tam ta sprężynka jest, wiesz, ta obudówka, nie? Ten, co ten haczyk odciąga, no. Żeby otworzyć. A tam już ktoś lepił to wcześniej, kurczę, nie? Obudowy nie mogę znaleźć, wszystko w części znalazłem, tylko tej całej nakładki. Ale to ci wyleciało na zewnątrz? Czy nie, w środku. Nie? Już? Wstałeś? To co? Kawa? Coś chcesz jeść? Ty wiesz, co się zrobiło? No. Ja mam taką zajebisty zlew, zrobiłem z takiej nierdzewnej miski z Actiona kupionej. Dziura mi się w tej nierdzewnej misce po 3 miesiącach zrobiła. Takie nierdzewne, nie? No, ty co za badziewie. Ale wezmę, kupię sobie zlew taki jednokomorowy z malutkim ociekaczem. Fajne są takie. Ja też mam zlew. Ale mam chiński. Bez ociekacza. Chiński mam, nie? Ciekawe, czy też nie będzie, wiesz... A ja chcę ociekać, żeby gdzieś te gary, jak umyjesz, żeby było gdzie odstawić. Nie, ja od razu odstawiam na półkę, wiesz, tam odparowuję pod spodem, nie? A wiesz, ile razy wsadzałem tą swoją, tą... No, ten zlew cały, nie? Bo ja muszę wsadzić, na śrubki przykręcić i odpływ do dziurki to zrobiłem, nie? Wiesz, ile razy zapomniałem? Odpływ podłączać. Kurwa, później myję, mówię, wszystko pływa na dole, nie? Całe szczęście odpływa, wiesz, nie wylewa się nigdzie, bo tam jest dość szczelnie, nie? Rower stoi, słuchaj. W bagażniku, nie? Bo tam. Co stoi? Rower. Nie mówię teraz, tylko ogólnie tak mówię, że sobie stoi rower w bagażniku. No. Miałem gdzieś tam pojechać, nie? Na rowerze i tak podjechałem do lekarza i tak stanąłem. No, słyszę z tyłu takie. No, powietrze ci. Ty mówię, co jest? Bateria się rozszczelniła, ta bateria też była, nie? Taki charakterystyczny. Ty, no idę, koło się przebiło. Rower stojący, gumowa koło, gumowa opona na gumowym chodniku na samochodzie i się przebiło. Weź mnie nie, to wytłumacz. To może wcześniej się gdzieś przebiło już. Ale ten rower tam stoi 2 tygodnie. Aha. I zaczęło syczeć nagle. Przyszypane było. Zgodnie ze sztuką na talku założone. Ja, no, kusiwa, no nie rozumiem nie tego. Wiem. Historia Poli Schnera, jak to się mówi, tak? Kto tam przyjechał? Tak jest. Widziałeś, kto przyjechał? No, wodary się ubierają, może idą. A, rybacy. Rybaki. Ja muszę kofi zrobić. Ale pierwszą mam oryginalną. I działa, tylko że nie ma tego podejścia tutaj, no. Nie? Ja jedną mam oryginalny Camping Gas. To jest znana firma, co robią kardricze. Oni nawet takie te kardricze robią z tworzywa sztucznego, plastikowe. I wyobraź sobie, że one gdzieś tam za granicą są na wymianę. Aha. Pusty zużywasz, plastikowy, zanosisz do sklepu, nie, bo płacisz za niego kaucję, zanosisz do sklepu i kupujesz... I zapłacisz za gaz. Płacisz za gaz, no dosłownie, camping gaz, nie? Też mam to. Ale tak fajnie pomyślane te same są, podejście. Że... Wyobraź sobie... Ty się z tym męczysz? Znaczy nie, ja się nie męczę, ja mam w razie czego, bo mam na kartridże, mam na ten, używam na kartridże, właśnie ja mam, też mam butelkę, tylko tą 3-kilową. Ale ją tam nie męczysz już od iluś lat ładujesz, bo kurde już tej się odbronę. To jest... miała barw różny. No, bo teraz niedawno była malowana, bo była srebrna. Są nowe zawory, idzie kupić, 27 zł nowe zawory idzie. Ja muszę kupić, bo mam w tej właśnie trójce i kurczę, korek, mam taki korek gumowy, bo mi przepuszcza ten zawór. Zamknięta jest niby, ale czuję, że śmierdzi, nie? A w ogóle nie wolno przewozić chyba za granicą bez zakręcenia korkiem, nie? Dokładnie. Ja ją sobie sam nabijam, bo tego nigdy nie wymienia. No, tego już nie wymienisz, nie? No to mam też nabijam. Ale generalnie są ogólnie... ogólnie dostępne, rozumiesz, ten... idzie kupić nową, nie? Tej wielkości, nie? Tej wielkości, nie? No to propan idzie pierwszy, nie? Zobacz. Nie, przepraszam, butan. Albo ty bez reduktorka. Tak. Nie ma prawa zgasnąć. Ja napełniam to i to no. Też jest stare już wiekowe. No. I te małe napełniam i tą napełniam, kupuję 11 kilową. Powiem ci,
i przelewam na działce. To fajnie, bo jak sobie tam wyliczysz sobie tam te litry, kilogramy na litry, to wszystko sobie po tego weźmiesz wagę, zważysz, nie? To nawet no to, taką... Ale tu chyba powinno być wybite, ile kilogramów wchodzi. To jest nasza kuchnia, ty sobie podjadamy, bo zaraz lecimy na bój około brzeg, nie? Czy zaraz? Która jest godzina w ogóle? Masz zegarek? 8:30 będzie? 40. Także spokoj. O, proszę, tu te piona. Krzyśka. Fajna. Fajny ten samochód, nie? Dla mnie są pionowe takie, wszystkie takie same, prawda? No nie. Ten samochód to jest następca takiego naszego modelu. Nasze jest T4, a to jest T5. O! Faja musi być. Ja pierdzielę, wyspałem. Jak zabity? Dzień dobry. Cześć. Dobry. O, się obudził. A ja pierdzielę. Byśmy cię nie obudzili, hałasowaliśmy od rana. A ja się tak przepadałem, ale najlepszy był ten też. Ja tymi drzwiami każdy. Ale to chwilę tylko ty popadało, nie? No, ale tak fajnie. Się fajnie, tak, no. Cześć, Maciej. Stoczcie. O, padało. No, cześć, Maciek. Długo jeszcze będziesz tam kuźwa, co ty szukasz? Co drzwi dookoła, kuźwa, chodzę i to jest to pod tym siedzeniem, to jest pod tym siedzeniem. O, ty się fajnie spał teraz. No, klimat. Na świeżym byłeś zmęczony po całym tygodniu, to jak u mamy w brzuchu. Przez noc zawilżeje i włożyłem do auta, nie wiem kogo. Ja mam takie samo, ale ja... Aha, to nasze chyba jest. No. Badać wyciągnął. To dzięki. Ja zawsze pod ten, pod auto, fuch, rzucam. Ale tu, kurde, ty żeś prezes stanu w największym błocie. Nie, właśnie nie jest. Tu jest błoto, tam no, stoję bez. A ja wczoraj na siusiu, tu. Mówię, o co tu chodzi? Ja stamtąd w ogóle jechałem, mówię, tam wjechałem, mówię, tam staniemy. Nie pasuje mi, podjechałem kawałek dalej. Mówię, nie, tu jest lepiej, wiesz, tutaj. I zaraz mi się przypomniał ten film, co żeście się tam, jak żeśmy na tego Bojana jechali, co żeście się ciągali tam tymi autami, kurczę, na tym błocie w tej nocy. Mówię, prezes znowu dzisiaj w dziwnym terenie stanął. Ciągotki ma do tego. Ciągoty były. Nie wiem, muszę jakoś to taktycznie wyjechać, bo faktycznie tutaj usiądę. W samochodzie, nie? Tak, później zmęczyłem. Także. Wiesz co, wędki brali. Rybaki. I ten, wędkarze, gdzie? Rybaki to są tam. Znaczy właśnie ten, wędkarze. Morzem są rybaki, a tu są wędkarze, nie? Oni pochłaniali czy co? Co to jest Toyota jakoś, czy Merol? Ole, lufa jest, nie? A on ja nie, Mercedes. Mercedes chyba nie. Ja nie widzę z daleka po felgach, wiesz, ale chyba Merol, nie? Siano. Albo gdzieś coś ścisnęło mi na dach, albo ten nocy było. Bum. Szyszka pewnie. Szyszka, no. Przebudziłem się, patrzę ciemno. A później to tak. Ale fajnie, jak deszcz tak zaczyna padać. Tak. Zajebiście jest, ja lubię. Kawa, kurde, kawa, już zawsze zimne piję. Piję tą kawę, zawsze zimną piję, kuźnie. Postawię i kurde zapominam. Dlatego musisz taką walnąć, espresso. Mało, nie? Tyle sobie zrobić. No nie lubię tych espresso, kurde. No, wiem, że ogień, nie? Idzie od razu do góry. Tylko ja to jestem taki, że muszę, wiesz, dużo popijać. W domu mam pół litrowe kubki, nie? To mi się kubek. Ekipa! Siema! My właśnie powstawali. Dobry. Cześć, że wszyscy wynurzają fajnie. Cześć. Już po zabawie porannej jesteśmy. Siema! Nie dawaj, ta... O Jezu, przepraszam, nie chciałem. Z czego wypadło? Spider! Już zobaczył dziewczynki, dwie dziewczynki, kurde, na etacie, znaczy na kwadracie gdzie byliście. Spiderek. Cześć. Lupeczka, ale uciekała już tam. Nie uncia. To jest mój syn. Gdzie? Ta zaba, będą się kłócić. O, Roberta obudziliśmy się tam gramoli. O, nie,
No dobrze, jak się rusza, ale żyje. Zaraz wyjdzie w tych kalesonach z dziurą. Czapca ciecia. A nie ma tego swojego beretka? No idź do spaderka, chodź. Chodź do spaderka. A ty nie chcesz spaderka, nie? Jezu, jak go zignorowała, no. Siema, Robert. No, tak wygląda samochód elektryka, zobacz. To mi się podoba, pełno kabli, wszystkiego. Spodziewałeś, co? Że cię taka komisja tutaj przywita, prawda? Robert. Dobrze, że slipy chociaż ma. Zdjęcie na Playboya będzie. Widzicie tak z rana, taka ilość ludzi nie wita. Nie wiesz. Nie wiesz, nie wiesz, przeglądam. Poznaj, poznaj. Krzysztof? Nie, ja nie jakby przeglądu nie mam, wiesz, ale poręba mi na maszynę. No chodź, zobaczysz. Jo, 2-3-5. Jo, ale ma ciężko. Nie ma. Nie ma? Czy w tym silniku? Power, tak? A gdzie power? Przy lewie paliwa. Słynna naklejka. A zegarka? Która prawdę ci powie. To. No. Aż mnie sentyment wziął, kurczę, tak samo miałem czerwony. Nawet ta pizzetka chyba taką samą. To super kartka. To jeszcze z poprzednich akcji. Kurde, bo ja ją biorę na ognisko, co nie? No to jedziemy, wyruszamy. I ruszyła kawalkada cała na Kołobrzeg. Jedziemy podbijać Kołobrzeg. Jak to syn określił, co noga Volkswagenu. No nie tylko, bo Fiat też tam jedzie. Jestem. Umowa kaczka w trasie. Witam konwój. Na razie nie do załoga, gdzie reszta się melduje. Zobaczymy. O, to ktoś się dołącza. O, dzień dobry. Dobry. Tutaj placówka, widzę, stacjonarna. Panie, idź pan zobacz, czy to płatne dzisiaj, bo to gdzieś parkomat jest, nie? Tutaj zostawimy, bo to już blisko jest. Gdzieś tu parkomat był, nie? A nie wiem. Tam jest, kuźwa. Tam jest parkomat. Zobaczymy, czy... Może nie spłatmy. Nie, się nie płaci. Adaj, zamykaj wszystko, dobra? Idę zobaczyć, czy to jest płatne dzisiaj, czy nie, ale chyba nie, bo tu... Pisze, że od poniedziałku do piątku. Kuźwa, te wszystkie białe samochody i już do trzeciego chciałem wejść, no. Siemowie, kurwa, co ty robisz? Proszę bardzo, jak to będzie jechać, oszczędzamy nogi. A zaś nie, tam zaś na polu biwakowym. Proszę bardzo, tak. Siadaj. Cześć, kręcy, cześć mi wychodzi, cześć mi nie wychodzi. Tam z tyłu ze zwierzętami. Chodź, fajnie. Włączaj to. No mamy to. A autobus pato ekipy. Luka, chodź tu. Pato ekipowy samochodzik szczęścia. Chyba. Wariuje, nie? Takie atrakcje, no nie? Pato ekipie. Z piskiem opon prosimy. Z piskiem.
Okej, ruszamy, tak? Pod molo? Pod molo, tak. No, tam gdzie bitwa jest, Okołobrzeg. To pod molo. Gdzie jest inscenizacja. Idziemy pomóc. A czemu do tyłu jedziemy? No, żebyście przodem. Żebyście wy przodem jechali. A panowie tam do przodu, tak jest. A wsią nożęta. A wsią nożęta. Cicho, fajny. Dawaj, dawaj, dawaj. Będzie słychać. Cicho jak moja te czwórka. Nad gaszonym. Dziś Kasia nie chciałaś z tyłu usiąść, bo mówisz, że przodem pojedziesz, a ty jedziesz jednak tyłem. Nie. Już macie koniec. Mówię, słuchaj, starego Andrzeja to nie. Ty, on miękki w miarę jest, no. Fajny. Tak. No, ten elektryk się nadaje. To jest elektryk, a nie no. To Tesla. Tak. Jak tam chłopaki z tyłu? Jest cool. Hello. Co, fajnie? No tak, zmierzony jest. Ale szyba fajna panoramiczna, nie? No. Ale silnik słucha się. Nie, od nas. Ty, ale będą bekę z nas cisnąć, jak podjedziemy tam, wysiądziemy się, wysypiemy. Ty, znam te samochody, a wy? Tak, stoją wszystkie jeszcze. Jeszcze? No właśnie, lotkę. Może tutaj będzie ktoś po prostu. No, 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 za to wiąże. Czego, no? O Jezu. A ty mówisz, kolega, o, a, patrz, ekipa się wysypała. Jak, wrażenie fajne, nie? No, zgnieciony. Takie nieplanowana atrakcja. Zgnieciony. O, tam stoją też następni, więc może w razie czego. Kompania. Maksymalnie kompania. Jak tu wejść? Uczyli się, czytali. Wiedzieli, że nie tylko broń jest ich orężem. To ekipa w galerii handlowej Molo, tak? Molo? To się nazywa? Molo, holo? Molo. Kołobrzeg. A jak? O, tam już Rafał chyba jedzie. Tak. Na pogodę żeśmy nie trafili, ale... Ale co tam? Spoko. I co? Meleksa? Jakoś się zabierzemy, jakoś się popakujemy do samochodu. Żeby tu podjechać, nie? Żeby nas tam podrzucili, nie? Przepraszam! Hejo! W życiu się tyle nie nałaziłem, co dzisiaj. Ja? Mnie tak nogi bolą, słuchaj. Stopa mnie boli w ogóle. Daj spokój, ja... Ale zgraliśmy się, później się tam rozliczymy, dobra? Witaj prezes, no. Pogoda nam ciśnęła, kurde. Słuchaj, popieprzone. Ty, z kim się tam kłóciłeś, bo słyszałem, że tam chciałeś strasznie skomlać? Strażakiem. A o co poszło? No bo poszedłem tam, wiesz, tam żeśmy wtedy stawali rowerami. No. Tam zrobili zdjęcie na tym. To ja poszedłem tam po tym piasku, wiesz, chciałem wejść na ten pod. No stoją dzieciaki, kurde, wszystko, ten ludzie. A on to z mordą. I przeszedłem dosłownie metr za tych ludzi i wszystko widać. Telefon wyciągnął, mówił do mnie, że proszę wyjść stąd. No panie, no przecież inni też stoją. Nie, no. Proszę wyjść z tym. Kurde. Odpaliłeś się. Wszyscy są, to spierdzielamy, bo pizdzi. Jedziemy. Maciek, prowadź, bo ja stąd nie wyjadę, kuj. Musisz zgubić po drodze takie wino, kurde, po wodę. Jaki zaparowany. Adam siada, pogoda nam ciśnęła numer.
Ja pierdzielę. Walona pogoda. Strasznie, nie? No. Oszukali nas. Dobra, spadamy na miejscówkę, słuchajcie, później mam tam relację, bo kurde, no nie szło, byliśmy na Kepsie jeszcze, tutaj żeśmy, no nie idzie nagrywać, kurde, mokro jak cholera, jeszcze klapki zapomniałem do kamery wziąć, tej wodoodpornej, lipo system, dobra. A ja mam pytanie, co jest twoje? Tak, schowy, wyciągnij je i połóż tam, zobaczcie jak ona wygląda, ja też cały mokry, musimy się poprzebierać. Wracamy ekipowo w takich warunkach, gdzie jedą, tam jadą. Niestety pada. Oczywiście ma się rozpogodzić, jak tylko przyjedziemy i to pewnie tak będzie, ale całą imprezę też musiał spierdzielić. Życie. Już woda dostała. Ciśniemy. Zobacz, jaki piękny widok. Stara motoryzacja i to ile nas jedzie. Tu walił się jeden taki, pieprzy ujęcie, ale też Volkswagen to wybacza. Jeszcze raz, nie wiem, żyje nam. Ten cały Van Line to jest jeden wielki syk. Oni żądają pieniędzy od nas. Panie kucharz, kiedy będzie zupa? Głodny jestem. Karol, on to wydziela, wiesz?